Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 13 września 2013. Dzisiaj kilka słów na temat przeprogramowania na sukces. Przeprogramowanie na sukces. Można by powiedzieć, zaraz. Przecież ciągle mówimy o wzroście, ciągle mówimy o lepszym życiu, jakościowym życiu, o działaniu i tak dalej. Czy my tak naprawdę musimy mówić jeszcze o przeprogramowaniu się na sukces? Oczywiście, że tak. Absolutnie tak. Dlatego, że całe życie programuje nas na porażkę. Całe życie w naszych głowach krążą, jak to Rysiu Cybulski na spotkaniu, na szkoleniu, które mieliśmy w sierpniu, mówił, krążą w naszej głowie tak zwane memy, prawda? Memes. To jest coś, co ciągle pokazuje nam, że bycie bogatym nie jest cnotą, że życie dostatnio, posiadanie wielu wspaniałych rzeczy i tak dalej, to jest nie fair, to jest nie w porządku, że bogaci to szuje, prawda, że bogaci to prawda, jakiś ta prawda, zwrodnialcy i w ogóle, prawda? Ten program siedzi głęboko w nas. No nie wiem, niemal każdy film, to wyjątki są tylko, które tego nie pokazują, ale niemal każdy film, gdzieś jakiś wątek o bogaczach, to zawsze pokazuje jakichś bufonów, pokazuje jakichś ludzi, którzy, gdzie sugeruje się, że doszli oczywiście do majątku oszustwami jakimiś i tak dalej, to zaprogramowanie na porażkę jest nieprawdopodobne. Siedzi w naszych głowach tak głęboko, że nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy, ale decyduje, czy wpływa na niemal każdą naszą decyzję. Wpływa na podejmowane kolejne kroki, prawda? Na te nasze, nazwijmy to, progi ostrożnościowe, które gdzieś tam sobie ustawiamy w naszym działaniu. Właśnie to zaprogramowanie na porażkę. Dlatego musimy przeprogramować się na sukces. Musimy to zrobić, jeżeli chcemy żyć pełnią życia. Jeżeli chcemy naprawdę iść bardzo mocno do przodu w życiu, musimy przeprogramować się na sukces. To przeprogramowywanie będzie procesem. To nie jest coś, co nagle się staje, prawda? Będziemy jakby stawać się coraz lepsi, coraz bardziej będziemy rozumieć, czy czuć wewnętrznie gdzieś tam, że to, co robimy, jest okej, jest w porządku, że to, co robimy, bo będzie w porządku, będzie okej, jest okej po prostu, nie ma powodu, żeby miało nie być okej, prawda? Ale potrzebujemy wykonać wielką pracę. Pozytywna, dobra literatura, absolutnie. Ten wizerunek własny, przebywanie wśród ludzi, którzy programują się na sukces, spędzanie jak najwięcej czasu właśnie z ludźmi, którzy na ten sukces się cały czas programują. I to, co myślę, że ogromnie ważne w tym przeprogramowaniu na sukces, to ta praktyka codzienna. Przedwczoraj wspominałem o tym działaniu, że to działanie to jest fundament, podstawa. Potrzebujemy działać cały czas, praktykować. I ten program będzie powolutku się zmieniał. W końcu będziemy zaprogramowani autentycznie na sukces. Ale jakby to postanowienie, ta decyzja musi być tu i teraz, żeby mieć ciągle świadomość, ja tak po sobie wiem doskonale, że często wpadam w te stare kolejny, a to jest po prostu program na porażkę, prawda? To nie jest coś, co powinno mnie zaskakiwać, bo ciągle życie dostarczało dowodów na to, że nie warto, że nie trzeba, że nie powinienem, że nie da rady i tak dalej. Dowodów, które ja sobie tak tłumaczyłem, chociaż w rzeczywistości to tylko ja sobie tak tłumaczyłem przez te memy, które się mi w głowie krążą. Programujmy się na sukces. To jest bardzo ważne, dlatego że jedynie sukces jest w stanie dać nam tą pełnię życia. Jedynie ten program jest w stanie sprawić, ten program na sukces jest w stanie spowodować, że nasze życie będzie pełne, wspaniałe, że sprawimy, że wielu ludzi wokół nas będzie naprawdę żyć wspaniałym życiem, dzięki temu my będziemy żyć wielką satysfakcją, wspaniałym życiem. Do zobaczenia jutro. Hej!